Siemano wszystkim, dawno mnie nie było co do vlogów, właściwie to jakiś tam czas, jakąś małą przerwę miałem, no bo dawałem inne materiały, wywiady i tak dalej, mam nadzieję, że Wam się podobały. Także zostało 8 dni, ale ten czas zleciał, dzisiaj ostatni dzień nóg, także za nami już 20 tygodni prepa, łącznie będzie ich 21, jeżeli chodzi o pierwszy start, potem jeszcze zobaczymy, no i postaram się Wam pokazać, jak co się zmienia w ostatnim tygodniu. Normalnie będę pokazywał Wam, jak wygląda moja sylwetka. Nie wierzę tutaj w jakieś chowanie się, wiecie, w magiczne tydzień przed, nie pokażę już formy, mimo że pokazywałem ją przez cały okres przygotowań. Wiadomo, możecie zobaczyć to na Instagramie, gdzieś tutaj wrzucę, Davik. I nagle teraz w tydzień będą magiczne zmiany. To się nie dzieje, peak week po prostu. Uwierzcie mi, im więcej będziecie kombinować, tym więcej możecie zepsuć. Co do kalorii, jak najniżej zszedłem. Najniżej było to 3200 w dzień treningowy, a 2500 w dzień nietreningowy. Także jak na kogoś, kto waży tam blisko 109-108 kg, dzisiaj to było 108,7, no to jest dość nisko, ale jak trzeba, to trzeba. Co do aktywności, ostatnio zmniejszyliśmy. Jest to 8 tysięcy w dzień treningowy i dzień nietreningowy. Z rana zmieniliśmy troszkę trasę z małym, także jest ona troszeczkę krótsza. Wychodzi 3200-300 kroków, zależy, tam wiadomo. No i tak to się prezentuje co do spalaczy, suplementacji i tak dalej. No to można powiedzieć tak, wszystkie spalacze, czyli na przykład Jochimbina, teraz już nie ma jej. Eat Clean, Tren Hard też już nie istnieje. Eat Clean w bardzo małej ilości, a Navar Give Up leci. I Win the Day. Staram się to tak jakoś mówić, żeby wiadomo nie wpłynęło, też jest. A co do reszty, jeszcze będziemy decydować na bieżąco. Także o tym też dam znać, jeżeli coś się zmieni. No ale tak jak wspominałem już na materiale 7, jest tego mniej im bliżej startu, jako że no, organizm jest już i tak zmęczony. Co do objętości treningowej, tutaj też jest ona mniejsza, ale dzięki temu udało się utrzymać większość siły, nawet czasami dodawać, także jestem bardzo zadowolony. No i dzisiaj, tak jak wspomniałem, pokażę Wam, jak będzie wyglądał ostatni trening nóg i pokażę Wam, jak wygląda dzień jedzenia. Jako że dzisiaj minimalnie, ale dodaliśmy kalorii. A ile i tak dalej, to dowiecie się za chwilkę. Ok, i zaczynamy. Pierwszy posiłek, czyli 150 g mąki ryżowej, do tego 100 g truskawek, 35 g izolatu, czyli 50 g produktu węglowodanowego więcej, 2 całe jajka i 2 białka jaj. Rozmawiałem też z Kubą i co do wody i soli, soli mamy 12 g na dzień i do tego mamy 8 litrów wody. No i oczywiście, jeżeli robię klejk czy tam coś na wodzie, jakieś węglowodany, to wodę wliczam. Tam nie będę, jak gotuję ryżu, oczywiście liczył tej wody, no ale pomyślałem, że o tym też wspomnę. Teraz, jeżeli się uda, to mała drzemka, potem kolejny posiłek, posiłek przedtreningowy i lecimy. No i udało się zrobić 30-minutową drzemkę, co jest naprawdę spoko. Często się nie zdarza, raczej to było 15 minut, także troszeczkę odpocząłem. A teraz przechodzimy do posiłku przedtreningowego. Tak prezentuje się posiłek przedtreningowy, czyli 200 g indyka i 150 g mąki ryżowej oraz 50 g borówek. No i po zjedzeniu lecę na siłkę. No i standardowo przedtreningowo czas na bombę. No, a podczas treningu mam 15 g dekstrozy. To już tylko w celach, jakby hipka za mocno łapała. 30 g EA, 5 g glutaminy i 5 g kreatyny. Także lecimy. Nogi.
jestem już w domu. Ostatni trening nóg za mną i zawsze, no jak już nie pierwszy mój prep, ale nie wiem, czy wy też tak macie, osoby, które się już przygotowywały do zawodów, gdy robisz te nogi, masz takie wspomnienia całych przygotowań, tego jak trenowałeś, jak no, bywało czasami ciężej, lżej, jak były cięższe dni, a i tak no, robiłeś swoje. Myślę, że to jest taki właśnie dzień, który jest przełomowy, w którym mówisz sobie, no oczywiście przed sceną jeszcze będzie takie rozmyślanie tego dnia, czy zrobiłem na pewno wszystko w 100%, ale treningowo na pewno dałem siebie wszystko i jestem zadowolony z tego, z przebiegu tych przygotowań, także myślę, że to wszystko będzie widoczne na scenie. Teraz czas na suple, czyli będzie magnes i ashwagandha, a potem posiłek potreningowy. No i posiłek potreningowy, mamy tutaj 50 g izolatu, 120 g kleiku i do tego 60 g borówek. Czas na kolejny posiłek i teraz, jako że każdy lubi triki na redukcji, żeby nie czuć się głodnym, czy żeby no, czuć się głodnym mniej, to pokażę wam taki mały trik, a właściwie dwa. No i tak, kolejnym posiłkiem jest 75 g kleiku, 50 g izolatu i 50 g borówek, więc rozbiliśmy to sobie na po prostu dwa posiłki. Czyli mamy kleik oddzielnie, izolat z borówkami oddzielnie. Tutaj troszeczkę wody, tutaj troszeczkę wody. Większa objętość, minimalnie woda, to wiadomo, nie rozepcha. I do tego drugi trik, co się wyda może dziwne, ale pomyślcie. Jeżeli coś zajmuje dłużej, no to wydaje nam się, że no jest tego więcej, tak niby. Że jemy po prostu dłużej i że tego jedzenia. Więc malutka łyżeczka. Naprawdę spróbujcie i to przeciąga też czas do następnego posiłku. Poszedłem na małe zakupy, kupiłem między innymi kleik, bo się kończy, a jutro jest niedziela i wszystko zamknięte. No i chciałem sobie posiedzieć na ławce, ale powiem wam, że zrobiło się znowu ciepło, mega ciepło i komary dziabają strasznie, więc wróciłem do domu i czas na kolejny posiłek. I przed nami 200 g indyka, dodatkowo mamy 100 g fasoli, którą, co dziwne, znowu w miarę polubiłem. Cóż, prep robi swoje widocznie. A tutaj 80 g mąki ryżowej i 50 g borówek. No i nieważne, czy pikwik, czy trening nóg, robota musi być zrobiona, także za chwilkę nagrywamy kolejny podcast. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dacie znać na pewno w komentarzach pod nim, bo on będzie parę dni po tym vlogu. Podcast nagrany, Dave wykąpany, więc czas na kolacyjkę. Anaboliczna różowa miska załadowana. Przede mną 100 g mąki ryżowej, do tego 20 g masła migdałowego i 200 g indyka. Dlaczego tak? Ponieważ więcej węgli minimalnie pomoże mi lepiej spać. Tłuszcz, wiadomo, utrzyma to troszeczkę wszystko dłużej. No i tutaj gdzieś wrzucę tabelkę, jak to wyglądało dzisiaj co do węglowodanów. Ostatni trening nóg za mną. Wiem, że się powtarzam, ale warto, bo kończymy materiał. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, jeżeli się podobało. No i quick rozpoczęty. Trzymajcie kciuki.